pana patriotyzm? No czymś normalnym. Patriotyzm do ojczyzny, prawda? A dla mnie patriotyzm jest to... na pewno nie wyrzekanie się tego, co dała nam Polska, tak? Bo to łączy się z naszą historią, z naszą kulturą, z tym, co przeżyliśmy podczas II wojny światowej. I no dla mnie Polska to patriotyzm, dla mnie to są barwy na pewno. No ludzie, którzy zginęli w wojnie i czczenie tego, to jest dla mnie patriotyzm. Patriotyzm jest to dla mnie oddanie szacunku symbolom narodowym, w słusznej sprawie walczenie za naszą Polskę, że nie stoimy tak bezczynnie i nie patrzymy, jak nasza Polska umiera, upada albo... Czy pani jest patriotką? Tak. Czym jest patriotyzm? No muszę pani powiedzieć, że... No myślę, że przede wszystkim człowiek musi się wykazywać jakąś postawą taką, która nas zbliża do ojczyzny, wyrażać to w jakiś sposób, taki kultura, historia. No myślę, że coś takiego, no. Przede wszystkim chyba miłość do tej ojczyzny i do naszego kraju. Kiedyś usłyszałem taką maksymę, że patriotyzm to nie jest ideologia, to jest życiowa postawa po prostu. To jest wszystko, co się robi dla ojczyzny, dla kraju. To nie znałem, patriotyzm kiedyś był pojmowany tak i zginąć za ojczyznę, no ale to nie to. Trzeba wszystko robić dla ojczyzny. I to jest ogólnie przyjęty patriotyzm. Ja to tak rozumiem. A jakie są narodowe cechy Polaków? Słyniemy w świecie z jednego, tak, że... Adam Asnyk kiedyś tak powiedział, że Polacy są wspaniali. Polacy to jest naród wspaniały, ale społeczeństwo żadne. Powiem to tak, że słyniemy z czego? Że jak dzieje się w kraju coś złego, to naród potrafi się zebrać cały i stanąć do walki. Jak już później troszeczkę to zelży, to zaczynają się te nasze niesnacki, tak zwane te polskie piekiełko. Myślę, że każdy naród ma to w sobie i nie ma czego się doszukiwać, że to akurat Polacy. Bo jakbyśmy się zagłębili w inne nacje, to też zawsze coś wyjdzie. Jakie są narodowe cechy Polaków? Jedna mi przyszła do głowy, ale pani tego nie puści na antenie. Na pewno jesteśmy zawzięci. Wydaje mi się, że przysłowie mądry Polak po szkodzie naprawdę pasuje do nas. To nie wzięło się z przypadku. Czym jest dla pana patriotyzm? Czym jest patriotyzm? Jak pan rozumie to pojęcie? No miłość ojczyzny. A pan jest patriotą? Dosłownie. No, mam nadzieję, że w moim wieku to się już jest. Już jest? Tak. A jakich wybitnych Polaków jest pan w stanie wymienić? Trzech. No ja się nazywam też bardzo, że tak powiem, Jan Kochanowski się nazywam. Więc dlatego jest to choćby z sentymentu do przeszłości. No na pewno Piłsudski, Józef Marszałek. No i na pewno Paderewski też, bo on to przygotował. Jakie są narodowe cechy Polaków? Jakie narodowe? Waleczność, prawdomówność, rycerskość, szacunek dla pań. Jakie są narodowe cechy Polaków? Narodowe? No trudno powiedzieć, jedni gonią za pieniędzmi, a drudzy chcą pomagać biednym ludziom, prawda? A zwłaszcza osobom opuszczonym, starszym, co teraz właśnie niektórzy tylko liczą pieniądz, a nie liczy się miłość do starszych, na przykład do dzieci. Patriotą będzie ta osoba, która będzie się starała żyć w zgodzie ze swoimi przekonaniami, jeżeli chodzi o kraj, czyli będę raczej staram się zostać w Polsce, nawet jeśli się tutaj kiepsko żyje. Czym? Miłością do kraju. Szacunek dla prawa, dla polityki. A jakie są cechy Polaków? Narzekają. A jakich trzech wybitnych Polaków mogłaby pani wymienić? Wałęsa, papież przede wszystkim. Wałęsa. No i lubiłam Kuronia i Mazowieckiego. Umiłowanie ojczyzny. Poświęceniem się dla tej ojczyzny, jeżeli nadejdzie taka potrzeba. A jakie są cechy Polaków? Egoizm. Przede wszystkim dbanie tylko o siebie i o nic więcej. A jakich trzech wybitnych Polaków może pan wymienić? Sienkiewicz, Maria Kiri-Skłodowska, Mikołaj Kopernik.
miłością do kraju. A jakie są cechy Polaków? Lubimy narzekać przede wszystkim, ale myślę, że kochamy swój kraj. Jakich trzech wybitnych Polaków może Pani wymienić? Henryk Sienkiewicz, na przykład, Pani Osiecka, kto tam jeszcze? No i oczywiście Wałęsa. Pan Lech Wałęsa chyba. Ciężko, tak zaskoczenia trochę. No, obecny nasz prezydent, Andrzej Duda. Kto by tu jeszcze? Może jakaś kobieta? Właśnie. No, może być pani premier. Jan Paweł II na pewno. Wydaje mi się, że Piłsudski. Wydaje mi się, czyli jest wahanie w głosie. Znaczy jest po prostu wiele postaci, ale on chyba zrobił dużo dla tego kraju. No dobra, trzecia? Maryla Rodowicz. A jakich wybitnych Polaków znasz? Wymień trzech. Józef Wybicki. Piłsudski. I... Jan Paweł II. A jakich trzech wybitnych Polaków mógłby pan wymienić? No Kościuszko. Chociażby Władysław Jagiełło, książę Witold. Znaczy pani uważa się za patriotkę? Tak, jak najbardziej. Barwy, orzeł. Dla mnie jest to coś normalnego. Nie wstydzę się tego, że jestem Polką. Jakie są narodowe cechy Polaków? Sandały i skarpetki. I torby z Biedronki. Narodowe? Tego to ja nie wiem. Jakie są cechy Polaków? Na pewno są patriotami, na pewno są bardzo religijni, przynajmniej większość. Pracowici. Bardzo często niezadowoleni, czyli tacy marudzący. To chyba główne cechy. Dziękuję. O Boże, wolę nie mówić. Czym jest dla Pana patriotyzm? Niczym, zwłaszcza tu w Polsce. Ja się nie wypowiem, bo mam chory gardło i mi ciężko. No nie.